Skomentuj czas swojego ulubionego memma. Jestem poetą i piszę wiersze, lecz jestem tu po to, by nikt nie napisał ostatni. Kiedy kupisz sobie nowe białe New Balance i wychodzisz w nich pierwszy raz na miasto. Kiedy przychodzi kelner i zaczyna opowiadać o specjałach dnia, a ty i tak wiesz, że weźmiesz schabowego. Kiedy Wuda weszła i musisz powiedzieć ziomkom, że ich szanujesz. Kiedy jedziesz autobusem bez biletu i każdy, kto wchodzi, wygląda dla ciebie na kanara. 7-letni ja, kiedy napiłem się soku wiśniowego z kieliszka do wina. Uwielbiam, jak ludzie na parkingu komplementują mój samochód. Kiedy po 3 godzinach snu szykujesz się do roboty. Kiedy ty potrzebujesz snu, ale sen nie potrzebuje ciebie. Hej, robisz coś teraz, ja zastanawiająca się, czy coś teraz robię, czy nie. Kiedy laska mówi, że musicie porozmawiać i przytula cię do swojego brzucha. Kiedy siedzisz w klasie, nic nie ogarniasz i chcesz się o coś spytać nauczyciela, ale w sumie to nie wiesz, czego nie wiesz. Ja budzik o 7, godzina 7.05, godzina 7.10, godzina 7.15, godzina 7.20 i tak dalej i dalej. Kiedy uświadomisz sobie, że uwielbiasz spędzać czas z samym sobą, bo jesteś najfajniejszą osobą, jaką kiedykolwiek znałeś. Kiedy czekasz, aż kolega odda ci pieniądze. Kiedy masz 30 lat, rano wiek to tylko liczba, bawimy się, wieczorem kuwa, ale ze mnie stary debil. Kiedy twoja przyjaciółka powie, że dzisiaj ona prowadzi. Dziewczyna, kiedy z nią chodzę, dziewczyna, kiedy z nią zerwę. Kiedy zabijesz pająka i twoja dziewczyna da ci za to złotówkę, wicher. Kiedy nie masz chęci do pracy, a zostały ci jeszcze 2 godziny do wyjścia z biura. Zalecają jogę na odstresowanie, spróbowałam i działa. Brudna patelnia w zlewie, ja tata rodzeństwo. Potwór spod łóżka słyszący, jak od 2 godzin płacze wtulony w poduszkę, chcesz porozmawiać. Ja tuż po tym, jak po raz kolejny uwierzyłam w czyjeś dobre intencje. Nauczyciele w podstawówce, nauczyciele w szkole średniej. Kiedy starasz się nie wybuchnąć śmiechem. Kiedy przychodzę do znajomych i jest tam więcej ludzi, niż się spodziewałem. Kiedy szef wpada na produkcję zrobić fotkę na firmowego Instagrama. Jutro wstanę wcześniej rano i poćwiczę. Kiedy siedzę i się zastanawiam, jak zarobić miliony bez pracy. Kiedy zepsuło ci się auto, a ty nic nie wiesz o samochodach, więc tak siedzisz na poboczu i czekasz na pomoc. Mamo, kupisz nam puzzle? Dostaniecie puzzle w domu. Widziałam go, jak idzie srać do publicznej toalety za 15 zł na krupówkę. Kiedy jesz sobie spokojnie kebaba i nagle zaczynasz się zastanawiać, po co żyjesz. Te maleńka, zapisełowałem się w tobie, nie odpisełuj tego. Może jeśli zakocham się w swoich problemach, to one też mnie opuszczą? Pracuj mądrze, nie ciężko. Kiedy ktoś cię wnerwi i obserwujesz gnoja. Weekendowa fotka po 20, weekendowa fotka po 30. Kiedy przychodzi szef, więc starasz się wyglądać na bardzo zajętego. Bo czasami w lewo znaczy też w prawo. Biuro Informacji Osiedlowej, czynne całą dobę 7 dni w tygodniu. Nie ślim się, jestem zajęta. Pierwsza na świecie operacja podniesienie pośladków zakończona sukcesem. Dobra żona zawsze odstawi cię do domu. Jest piątek, jest impreza, niunie czekają. Dlaczego większość kobiet beznadziejnie prowadzi? Bo większość instruktorów to mężczyźni. No odjebane, perfekcyjnie.
Nie zwalajcie winy na święta, byłyście już grube w sierpniu. Ten kot to moje duchowe zwierzę, chce spać. Masz mnóstwo roboty, ja nie chcę, chcę jeść. Jezu, jak mi jest ciężko. Kiedy oglądasz sobie horror i słyszysz, że coś spadło w kuchni na podłogę, szatan, czy to ty? Ja mając 15 lat, babciu, po co robisz te przetwory? Mamy XXI wiek, przecież łatwiej wszystko w sklepie kupić. Ja teraz grzybki, dżemik, ogóreczki, kapustka. Jak czuję się po ćwiczeniach, jak naprawdę wyglądam. Haha, ale śmieszne, aż mi jedynki wyleciały. Szukasz chrupków? Sprawdziłem, nie ma. 23 grudnia, nie ruszaj to na święta, 24 grudnia, jedz, bo się zepsuje. Starszy pan, czy mogę dostać rabat? Służyłem podczas II wojny światowej, sprzedawca oczywiście, starszy pan Danke, wszyscy klienci w sklepie. Tak wygląda smuteczek. Kiedy przeczytasz coś tak głupiego, że twój mózg dopiero po chwili uznaje to za śmieszne. Gdy ma być sprawdzian? Z matmy, ale wezwałeś sanepid na kaszlącą nauczycielkę i ją zabrali. Synek, a ten internet to gdzie jest? Kto się pierwszy obudzi, tego kapcie. Patrz, Burek, sąsiedzi mają nowego psa. To są najlepsze memy w sieci. Mistrzostwa świata w Katarze. Ty to umiesz mnie rozśmieszyć. Mężczyzna nie choruje, on walczy o życie. Nie ma takiej siły, by nam palić zabronili. Stąd wirusy wyszli. Dzień dobry, czy sukienka Monika jest dostępna w kolorze czarnym, rozmiar E? Dzień dobry, niestety nie mamy jej na stanie. Możemy uszyć ją na zamówienie. Zajmie nam to około 5 dni roboczych. Czy chciałaby pani złożyć zamówienie? Tylko że ja bardzo potrzebuję jej na dzisiaj, bo wieczorem idę na imprezę, na której będzie mój były ze swoją raszplą, więc muszę wyglądać jak milion dolarów. Proszę przyjechać za 3 godziny, sukienka powinna być już gotowa do odbioru. Bardzo dziękuję. Oto zdjęcie zza kulis sąsiadów, możesz umierać w spokoju. Kiedy powiedziałaś, że nie życzysz sobie swoich zdjęć w internecie, ale one nadal tam są. Kiedy na rozmowie o pracę pytają się o moją najcenniejszą umiejętność. Tak wyglądałby świat, gdyby MTV puszczało dalej muzykę. Dwunastolatki teraz, dwunastolatki kiedyś. Z życia ameb, przestań się ze mną kłócić, bo cię kopnę, aniby czym, aniby nóżką. Człowiek poniżej 20 próbujący odgadnąć mój wiek, musisz mieć co najmniej 60 lat, 70, nie możesz mieć 80, 35. Daj znać w komentarzu, czy dotrwałeś do końca.